Szanowni Państwo, szanowni absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Pozwólcie, że w imieniu władz uczelni i swoim własnym wyrażę ogromne zadowolenie z faktu, że skończyliście szkołę, skończyliście swoją naukę. I to zadowolenie nie polega na tym, że cieszymy się, że już was więcej nie będziemy oglądać, tylko wręcz przeciwnie. Cieszymy się, że dołączyliście do grona pracowników, a dokładniej biorąc ludzi z wyższym wykształceniem, którzy stanowią elitę naszego kraju i naszej społeczności. Jestem pewien, że osiągnęliście to poprzez wytężoną pracę, poprzez to, co nazywamy powszechnie studiowaniem i że mogliście w tym mieć i liczyć na ogromne wsparcie swoich bliskich i swoich rodzin. Chciałbym dodatkowo powiedzieć, że tego rodzaju uroczystości, jak w tej chwili, odbywamy zazwyczaj wspólnie w dużej sali w auli naszej uczelni, kiedy my wszyscy, władze, kanclerz, dziekani, rektor, wkładamy specjalne stroje, aby pokazać, że jesteśmy częścią wielkiej społeczności, że jesteśmy częścią wielkiej historii. To wszystko stało się dawno temu i od tego czasu chcemy cały czas podkreślać, że nie jest to rzecz, która jest obojętna nam. Chcemy wiedzieć, że Państwo także będziecie do tej części społeczeństwa, o którym mówimy, że tworzy elitę intelektualną, że będziecie należeć. I że to was nie ominie, jeżeli tylko zachowacie aktywność intelektualną, że będziecie musieli dalej się dokształcać, że będziecie ciągle ciekawi świata i ciekawi proponowanych rozwiązań i w związku z tym będziemy mogli oczekiwać, że być może jeszcze nas kiedyś odwiedzicie. Warunki, jakie mamy w tej chwili, nie pozwalają nam na to, aby każdemu mógł osobiście rękę uścisnąć i pogratulować sukcesu, ale mam nadzieję, że zechcecie przyjąć tą drogą wszelkie życzenia pomyślności. A zatem jeszcze raz w imieniu władz uczelni, w imieniu swoim własnym, dziękuję Państwu za spędzone wspólnie lata i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli jeszcze się spotkać. Dziękuję bardzo za uwagę. Drodzy absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, właśnie ukończyliście swoje studia, zdobywając tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Osiągnęliście to w ekstremalnie trudnych warunkach, bo w czasie pandemii i nauki zdalnej. To było trudne, ale tym samym satysfakcja jest znacznie większa. Chciałabym bardzo dziś spotkać was w naszej auli, każdemu z was wręczyć dyplom i uścisnąć dłoń, gratulując ukończenia studiów. Niestety to niemożliwe, dlatego proszę przyjmijcie tą drogą moje najserdeczniejsze gratulacje. Zdobyliście dziś ogromny zawodowy atut. Zbudowaliście swoją przewagę konkurencyjną, zwiększyliście swoje zawodowe możliwości. Jesteście dziś w znacznie lepszej pozycji i mam nadzieję pełni inspiracji i wiary w siebie. Dziękuję, że wybraliście naszą uczelnię. Pamiętajcie, że wykształcenie zawsze będzie ogromną wartością, z tym, że dziś musimy je nieustannie rozwijać. Dlatego jeśli poczujecie Państwo potrzebę dalszego rozwoju, zapraszam do WSB. Będzie mi niezmiernie miło znowu was spotkać. Gratuluję ukończenia studiów. Życzę, aby rzeczywistością stało się to, co dotychczas pozostawało w sferze marzeń. Wierzę, że jesteście gotowi na największe wyzwania. Życzę, aby było ich dużo i abyście potrafili wykorzystać je dla swojego zawodowego sukcesu. Bądźcie pewni swoich kompetencji, stale się rozwijajcie i osiągajcie największe sukcesy. Powodzenia. Dziękuję. Drodzy absolwenci, to już ten dzień i ta chwila, kiedy oficjalnie, z pełną dumą i radością, możemy ogłosić, iż zakończyli Państwo kolejny etap swojej nauki. Gratulujemy i mamy nadzieję, iż te 3 lata spędzone z WSB będą Państwo wspominać miło i sympatycznie. Dziękuję bardzo, że
podejmując decyzję o nauce parę lat temu, zaufali nam Państwo i dali się poznać jako studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Mamy nadzieję, iż doświadczenia, które nabyli Państwo w Wyższej Szkole Bankowej, pomogą w realizacji kolejnych zamierzeń i celów, tych zawodowych, ale przede wszystkim w życiu prywatnym. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień nie jest pożegnaniem, a jedynie zaproszeniem do kolejnego spotkania z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu. Dziękujemy i gratulujemy raz jeszcze. Szanowni Państwo, dołączyliście do grona absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Gratulujemy Wam uzyskania tytułu magistra, inżyniera, licencjata. Wiemy, że nie zawsze było łatwo. Egzaminy, praca zawodowa, a także przystosowanie się do nowej rzeczywistości nie ułatwiały ani życia, ani nauki. Tym bardziej jesteśmy z Was dumni i serdecznie Wam gratulujemy. Drodzy absolwenci pedagogiki, z całego serca gratuluję Wam ukończenia studiów licencjackich. Oto nadszedł ten dzień, kiedy trzymacie w swoich dłoniach dyplom. Myślę, że dla wielu z Was będzie on taką przepustką, furtką do świata realizacji swoich marzeń i pasji zawodowych. I tego Wam serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego na przyszłość. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim studentkom i studentom, którzy z powodzeniem wzięli udział w obronach zimowych. Podziękowania i gratulacje należą się Państwu nie tylko za opanowanie stresu, za doskonałe odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, ale również za determinację w wyborze ambitnych i oryginalnych tematów prac i za wręcz profesjonalną ich realizację. Bardzo dziękuję za współpracę, za dyscyplinę w pisaniu pracy. Jestem z Państwa po prostu dumny. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że byliśmy dzisiaj z Państwem na egzaminie dyplomowym, który Państwo wszyscy zdaliście. Chciałem Państwu tego bardzo pogratulować, dyplomu inżyniera, też zachęcić Państwa do studiów magisterskich, ale przede wszystkim też podziękować za całe studia. Tak, za całe studia, które spędziliśmy ze sobą tutaj w siedzibie uczelni, no i również za ten czas pandemii, że też w jakiś sposób potrafiliśmy znaleźć się w takiej nowej rzeczywistości i też wyciągnąć z tego bardzo pozytywne wnioski, no i szczególnie również wiedzę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że zobaczymy się na dalszym etapie edukacji, czyli na studiach magisterskich. Szanowni studenci, gratuluję obrony dyplomowej. Nadszedł czas, kiedy Wasze kompetencje, umiejętności i wiedzę możecie wykorzystać w współczesnym rynku pracy. Trzymam za Was kciuki i zapraszam na studia magisterskie. Do zobaczenia. Dziś, proszę Państwa, zakończyliście 7. semestr swojej ciężkiej pracy na studiach inżynierskich. Życzę Państwu dużo sukcesów. Ten dyplom to nie jest tylko dokument, który Państwo zabieracie z uczelni, ale to jest otworzenie na świat Waszych możliwości kształcenia się i ewentualnego rozwoju na studiach magisterskich, podyplomowych i dużo sukcesów dzięki temu możecie Państwo osiągnąć w swoim życiu zawodowym. Szanowni Państwo, bardzo jest mi miło pogratulować zdanych egzaminów inżynierskich. Serdecznie gratuluję i życzę kontynuacji nauki na studiach magisterskich. Również życzę wszystkiego dobrego w życiu zawodowym i osobistym. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wspólnie spędzony czas na zajęciach. Na WSB studiowałem zarządzanie. To mój naturalny wybór. Prowadzę działalność gospodarczą i chciałem poprawić efektywność swojej firmy. To był świetnie zainwestowany czas. Ciekawe formy zajęć, na których nie sposób było się nudzić, oraz olbrzymie ilości łatwo przyswajalnej i potrzebnej mi wiedzy. A to wszystko w towarzystwie radosnych, życzliwych i zawsze chętnych do pomocy przyjaciół. Patty, Sandra, Nikoś, będzie mi Was brakowało. Ale nie tylko Was. Egzaminy, no cóż, w życiu nie zawsze jest lekko.
Ale z takim wsparciem i wiarą naszych wykładowców nie mogło się nie udać. Jestem Asia, właśnie się skończyłam studia zarządzania zasobami ludzkimi, z czego jestem bardzo szczęśliwa. To moje studia magisterskie, które skończyłam na WSB i tutaj na tej uczelni cieszę się, że mogłam być i cieszę się, że mogłam studiować. Podejście do studenta jest super, na pewno bardzo się cieszyliśmy z każdego wsparcia wykładowców, ale też samej uczelni i to chyba zapamiętam najbardziej. Mam na imię Martyna, jestem tegoroczną absolwentką WSB z kierunku pedagogika. Dla mnie WSB przede wszystkim to wspaniała atmosfera, ciekawe przedmioty i fantastyczni prowadzący. Nazywam się Piotr Lenisz, jestem absolwentem już Wyższej Szkoły Bankowej. Poszedłem na studia ze względu na to, żeby rozwijać swoje umiejętności, zdobyć cenne doświadczenie oraz poznać ciekawych ludzi. Skończyła się właśnie moja 3-letnia przygoda, jaką było studiowanie na kierunku zarządzanie na Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Skończyła się ta przygoda obroną pracy dyplomowej. A o czym była ta praca? Wyobraź sobie, że w tej chwili w internecie istnieje 4,8 zettabajtów danych i ta ilość podwaja się mniej więcej co 2 lata. To z kolei oznacza, że w samym tylko zeszłym roku trafiło tam więcej treści niż przez wszystkie poprzednie lata istnienia tego medium. To sprawiło, że wykształciliśmy w sobie coś, co w psychologii reklamy określa się ślepotą banerową albo ślepotą komunikacji marketingowej, czyli po prostu większości tej komunikacji nie zauważamy. Marki, aby skutecznie komunikować się z rynkiem odbiorców, musiały sięgnąć po pewne strategiczne narzędzia, żeby tą komunikację prawidłowo budować. Ja zająłem się w mojej pracy jednym z nich, to jest narzędziem Buyer's Person, jako strategicznym sposobem na budowanie komunikacji marki do rynku odbiorców, na przykładzie jednej z firm. No i pracę tą udało mi się obronić na ocenę bardzo dobrą, z czego się bardzo cieszę. Nazywam się Jagoda, jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na uczelni WSB. Studia dały mi możliwość rozwoju w swobodnej atmosferze, z wykładowcami bardzo wyrozumiałymi w kwestii tego, iż studenci w większości pracują i studiują jednocześnie. Poznałam wiele ciekawych osób i mogłam się razem z nimi uczyć i świetnie bawić przy okazji. Ze studiów zapamiętam najbardziej moich kolegów i koleżanki, z którymi mogłam studiować i z którymi mogłam dyskutować, wymieniać się poglądami, a także współpracować przy różnych projektach. To dało mi dużego kopa do dalszego studiowania. Ze studiów zapamiętałem chyba najbardziej ludzi, których spotkałem i to, że uczestniczyłem w zarządzie studenckim, gdzie mieliśmy bardzo dużo ciekawych akcji. Ze studiów najbardziej zapamiętam moment, kiedy wychodziłam z sali, w której odbywała się obrona, wiedząc, że obroniłam się na 5. Ze studiów najbardziej zapamiętam dzień otrzymania dyplomu. Mieliśmy wtedy do zdjęcia wysoko rzucać naszymi biuretami. To było niesamowite. Ze studiów zapamiętam najbardziej świetną promotorkę, która mi pomogła na studiach i przez cały cykl studiów tak naprawdę wspierała nasz kierunek. Przede wszystkim to, co powtarzali mi moi wykładowcy przez wszystkie 3 lata, mianowicie, że podchodząc do tematów strategicznych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na praktykę, na podejście praktyczne i na zastosowanie praktyczne tej strategii. Dlatego, że wykładowcy na WSB przede wszystkim są praktykami i wiedzą, jak to się robi, i wiedzą, jak tą wiedzę przekazać. To, co zapamiętałem jeszcze oprócz tego, to w jaki sposób z moimi kolegami i koleżankami z roku przygotowywaliśmy się do egzaminów, pisaliśmy prace zaliczeniowe, uczyliśmy się. To jest to, co ja nazywam atmosferą uczelnianą i czego na WSB na pewno nie brakuje. Co dalej? No pewnie dalsze kroki edukacji, ale to czas pokaże, także trzymajcie kciuki. Niestety, w tym roku nie spotkamy się na uroczystym wręczeniu dyplomów. Ale po odbiór dokumentów zapraszamy do dziekanatu. Gaudiamus igitur iubenes dum suamus. Gaudiamus igitur iubenes dum suamus. Ostia post gaudiamus.
Lord, very bad. Semper sicut, Lord.